Utopijny i realny obraz rzeczywistości. To jedno z pytań na maturze ustnej z polskiego. Literatura ukazuje nie tylko realny obraz otaczającej nas rzeczywistości. Pojawiające się wizje utopijne często mają zwrócić uwagę czytelników na prawdziwe problemy świata. Żeromski w Przedwiośniu opisuje Polskę po odzyskaniu niepodległości. Kreśli obraz sytuacji społecznej i politycznej oraz wskazuje na wyidealizowane pomysły na odbudowę kraju. Jedną z utopijnych wizji są szklane domy. To konstrukcje tanie w produkcji, a przez to dostępne dla wszystkich. Ciepłe, nowoczesne, wygodne. Miały rozwiązywać wszelkie problemy społeczne i ekonomiczne Polaków. Rzeczywistość kraju okazała się jednak odmienna. Cezary Baryka nie odnajduje domów z opowieści ojca. Spotyka się z ludzką nędzą i biedą. Równocześnie odkrywa oderwane od realnego świata życie ziemiaństwa, wystawne, nastawione na przepych i rozrywkę. Można zauważyć, że czasem nawet rzeczywiste, ale wyidealizowane w jakiś sposób sztuczne obrazy życia mogą stać się utopijną wizją. Opracowanie wszystkich pytań jawnych wraz z kontekstami znajdziesz na naszej stronie maturanamaxa.pl. To co? Widzimy się!